Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Serdecznie witam Państwa w ten niedzielny poranek. Ojciec Witold Hetnar i zapraszam do naszej transmisji z pielgrzymki Ojca Świętego do Mongolii. Jest to już, przypomnę, 43. podróż apostolska Ojca Świętego, tym razem do Azji. Mongolia. Po raz pierwszy jest papież w tym kraju. Było to marzeniem Jana Pawła II, aby tam przybyć. Niestety nie udało się. Jest to Ojciec Święty Franciszek. I drodzy Państwo, kolejny dzień podróży apostolskiej. Za chwilę będziemy świadkami spotkania międzyreligijnego. Spotkanie odbywa się w Teatrze Hun. Teatr zbudowany w kształcie jurty, a więc takiego tradycyjnego namiotu mongolskiego. I już powstają zebrani, ponieważ przybywa Ojciec Święty Franciszek. Spotkanie międzyreligijne z liderami różnych religii, które są obecne w Mongolii. Chrześcijaństwo, katolicyzm jest tam religią mniejszości. Mówimy to cały czas, powtarzamy. Katolików w całym kraju jest, nie ma nawet 1500. A więc buddyzm jest religią wiodącą i też mamy inne religie. I tutaj mamy właśnie liderów tychże religii obecnych w Mongolii. I ten dialog międzyreligijny jest w Mongolii czymś bardzo potrzebnym, czymś niezbędnym. Są buddyści, 53% buddystów, muzułmanie, 3% są wyznawcy religii szamańskich, 3%, 2% to chrześcijanie ogólnie, z czego katolicy to 0,04% i 39% to są ateiści. To taka panorama, jeśli chodzi o ten wymiar religijny tego kraju, jakim jest właśnie Mongolia. I tutaj mamy teraz obok Ojca Świętego, on w centrum, liderzy, przedstawiciele głównych religii, tych, których wspomniałem, i jeszcze inne religie. Będziemy wsłuchiwać się też w ich głos, a potem w głos Ojca Świętego Franciszka. I teraz zacznie się to spotkanie od takiej części artystycznej. Usłyszymy dźwięki spektaklu oparty na tradycyjnej mongolskiej kulturze. Będą elementy buddyzmu, tej religii, która jest tutaj w Mongolii dominująca. Teatr, to mówię dla naszych radiosłuchaczy, niewielkiej, kilkaset osób mieści się na scenie. Niewielka scena. W tle taki wielki ekran, na którym jest step mongolski ukazany, a więc wielka przestrzeń. I słyszymy już artystę na tradycyjnym instrumencie mongolskim grającego. Posłuchajmy, przeniesiemy się myślami. Niech te dźwięki nas też pomogą poczuć te klimaty, tej przestrzeni, tych stepów mongolskich. Thank you.
Tradycyjna muzyka mongolska wprowadziła nas w spotkanie międzyreligijne, które rozpoczyna się I teraz, drodzy Państwo, usłyszymy słowa powitania Ojca Świętego w tym gronie przez opata klasztoru buddyjskiego. Namukan, tak się nazywa ów opat, przewodniczący Centrum Mongolskich Buddystów. Słowa buddyzmu mongolskiego, właśnie religii dominującej w Mongolii, teraz przywita Ojca Świętego. Namukan siedzi obok Ojca Świętego. Przyjmuje schronienie w klejnotach trzech szlachetnych klejnotach. Niech mi będzie wolno przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia Waszej Świątobliwości papieżowi Franciszkowi, głowie państwa watykańskiego, przybywającemu z oficjalną wizytą do Mongolii na zaproszenie Jego Ekscelencji pana Kurleszuka Ukana, prezydenta Mongolii. Bardzo się cieszę, że to międzywyznaniowe spotkanie religii tradycyjnych organizowane jest podczas tej oficjalnej wizyty Jego Świątobliwości papieża Franciszka, głowy państwa watykańskiego. Wierzę, że chociaż główne religie świata, takie jak buddyzm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm, różnią się filozoficznie od siebie pod względem światopoglądowym, to łączy nas modlitwa i działania zmierzające do tego samego celu, jakim jest dobro ludzkości. Obecnie w XXI wieku ludzkość osiągnęła wyjątkowy szczyt rozwoju informacji i technologii poprzez rozwój umysłu. Jednak w cieniu tego zewnętrznego postępu istnieje potencjalne ryzyko, że ludzkość utraci ważne wewnętrzne wartości, takie jak miłująca wrażliwość, współczucie, moralność, tolerancja, przebaczenie czy odpowiedzialność za swoje decyzje. Dlatego cele i działania wszystkich tradycyjnych religii muszą napełniać umysły wyżej wspomnianymi wewnętrznymi wartościami, aby przyczyniać się do stworzenia ludzkich i pełnych współczucia społeczeństw. Przodkowie Mongołów przyjęli buddyzm od czasów Imperium Xiongu, datowanego na II i I wiek przed naszą erą. Chociaż przeszli historycznie wzloty i upadki, nasi przodkowie przyjęli buddyzm jako kodeks moralny, który miał zmniejszyć niestabilność w naszych dawnych społeczeństwach, jednocześnie oświecając ludzi jego 10 specyficznymi zasadami. Ponadto buddyzm odegrał najważniejszą rolę we wzmacnianiu duchowej niezależności, samych podstaw niepodległości narodowej. Pod wpływem ideologii politycznej, która miała miejsce w przeszłości, buddyzm został poważnie stłumiony. Jednak po przyjęciu Konstytucji Narodowej w 1992 roku ludzie uzyskali wolność religijną, w wyniku czego buddyzm mongolski znajduje się na ścieżce odrodzenia zgodnie z tym, co jest dla niego właściwe. Najbardziej znaczącym i upragnionym rezultatem jest to, że Jego Świątobliwość Bogd Jewzundamba Kuntugu został niedawno uznany i podejmuje się dzisiaj studia zarówno religijne, jak i historyczne dotyczące jego osoby. To jest dla nas wielkie szczęście. My, mongolscy buddyści,
Modlimy się za wszystkie czujące istoty, a szczególnie modlimy się o pokój ten lokalny i światowy. W międzyczasie aktywnie angażowaliśmy się w dialog międzywyznaniowy tradycyjnych religii świata oraz wspieraliśmy zasady wzajemnego szacunku, harmonijnego współistnienia, świadomości ekologicznej na poziomie lokalnym i globalnym. Ponieważ zasady te są inicjowane dla dobra całej ludzkości, uroczyście wspieramy takie międzywyznaniowe partnerstwo i odzwierciedlamy nasz pokojowy głos, wyrażany na arenie międzynarodowej w naszych działaniach. Również w zakresie praw człowieka, my, mongolscy buddyści, szanujemy prawo innych do niewierzenia, ale niewątpliwie zawsze mamy ich w sercu, w centrum naszych modlitw. Buddyjskie nauki o utrzymaniu równowagi w środowisku i istotach żywych przez wiele stuleci kształtowały Mongołów. Dla Mongołów zasady prawidłowego postępowania z przyrodą. Dlatego jednym z naszych obowiązków jest rozpowszechnianie i przekazywanie tych zasad obecnym pokoleniom. Jestem głęboko przekonany, że to historyczne międzywyznaniowe spotkanie religii tradycyjnych stanowi wielką inspirację dla ludzi różnych tradycji religijnych na rzecz harmonijnej współpracy dla całej ludzkości. Na koniec w imieniu buddystów mongolskich i swoim składam dłonie. Życzę Waszej Świątobliwości długiego życia. Niech wszystkie istoty żyjące będą szczęśliwe. Tak zakończył swoje przemówienie Namun Khan, głowa buddystów mongolskich. Монголын бүтээлүүдийн өмнөөс бол хуваасаа таны альцэд талархаж байгаагаа илэрхийлэн зэрэгцээ давтаа морь хэлээ. Коленего везнания обычного в Монголии. Талархлаа илэрхийлье. Религия Бахай. Монголын бүтээлүүд төлөөлж байгаа нь миний хувьд нэг шинэ панство жүчэ всем доброго дня. Jestem szczęśliwy, że mogę uczestniczyć w tym historycznym wydarzeniu, jakim jest wizyta papieża Franciszka w Mongolii. Nauki duchowe, które od czasów starożytnych przynosili wysłannicy Boga, znalazły wyraz w systemach religijnych, a prawdziwą religię można rozpoznać po jej owocach. Na przykład rozpalając i przekształcając ludzki umysł, można dostrzec zdolność jednoczenia ludzi i promowania pokoju i dobrobytu. Taka religia jest bardzo ważna dla postępu społeczeństwa. Wiara bahaicka jest religią globalną, niezależną i najmłodszą, a jej misją jest zapewnienie jedności całej ludzkości i narodów poprzez jeden kult i nauki Boga. Ta wiara jest najmłodszą religią naszych czasów pod przywództwem jej najwyższego organu zarządzającego Powszechnego Domu Sprawiedliwości. Istnieje ponad 200 niezależnych krajów i terytoriów, które są administracyjnymi organami zarządzającymi zespołów duchowych, w których skład wchodzą wszystkie narodowości, klasy i zawody. Jedność jest zasadą nauk religii bahaistycznej. Nasze księgi święte mówią, świat jest krajem, a ludzie są jego obywatelami. W swoich pismach nasz założyciel ustanawiał prawa, zasady i instytucje cywilizacji światowej, w tym wolność od uprzedzeń, równość mężczyzn i kobiet, uznanie, że religie świata wywodzą się od jednego i tego samego Boga, eliminację skrajnych różnic między bogatymi i ubogimi, zniesienie dyskryminacji, powszechny dostęp do obowiązkowej edukacji, obowiązek każdego człowieka do samodzielnego poszukiwania prawdy, utworzenie globalnego systemu prawnego opartego na zasadzie powszechnego bezpieczeństwa i na nauce, że rozum i nauka współistnieją i są w rzeczywistości czymś jednym. Jak powiedział nasz założyciel, nie ma wątpliwości, że wszyscy ludzie, niezależnie od rasy, pochodzenia etnicznego, podlegają jedynemu Bogu. Mongolian Bogi nie chcą nie wylęgi rychilich czarach zechan.
Mr. Charles Sechen, President of Corporate Union of Mongolian Shamans. I teraz będzie przedstawiciel religii szamańskiej. Czciciele nieba, mongolscy, cieszą się z wizyty Ojca Świętego w Mongolii i na zaproszenie pana prezydenta naszego kraju. Kult nieba jest wyrażeniem powiązania między naturą, między Ziemią i całym kosmosem, rozwiniętym i przekazywanym od początku stworzenia człowieka. Ma swoje cechy charakterystyczne jedyne poprzez czczenie wiecznego nieba, poprzez oddawanie czci władcy Chingisowi, przy naszym przodkom, naszym rodzicom. Odwieczne niebo jest dumą Mongolii, jest cywilizacją, mamy rytuały swoje, zwyczaje. My, Mongołowie, przeżyliśmy wieki, całe lata, czcząc niebo, które jest czymś, co nas łączy, łączy nas między obywateli, łączy nas też z państwem. To jest, mamy historię długą i bolesną. Nasza religia przeszła różne właśnie trudne momenty. Nasz kult nieba zawiera szeroki aspekt tematów, takich jak filozofia mongolska, dotycząca relacji człowiek i natura, cześć, szacunek dla przodków, dla państwa, dla rządu. Mamy swoje nauczanie na temat polityki, wojska, społeczeństwa, kultury. Angażujemy się w alfabetyzację, w sprawy ekonomiczne. Wspieramy różne działania na rzecz dobra wspólnego. Dawno temu, kiedy Mongołowie byli bardzo silni, byli imperium i określali relacje między państwami na całym świecie, wszystkie religie pod odwiecznym niebem miały tradycje relacji równych, była równość między tymi religiami i był wzajemny szacunek. To spotkanie przypomina nam to wszystko i przypomina nam również to spotkanie tradycyjne, antyczne relacje, starożytne relacje między Stolicą Apostolską i Mongołami. Straciliśmy nasze korzenie narodowe kultu nieba i rozpoczęliśmy tę drogę od początku, ją odbudowywać, odzyskiwać te swoje korzenie. Przez ponad 300 lat kult niebios był prześladowany i był ograniczony przez surowe prawa i przez różne restrykcje obcych rządów. Z tego powodu osoby, które praktykowały obrzędy w ukryciu przez wiele, wiele lat, właśnie tak musieli czynić to w ukryciu. Nie oznacza to, że my Mongołowie przestaliśmy czcić niebo, ale historycznie wolność praktykowania naszego kultu narodowego została pomniejszona i były surowe obostrzenia. Nie możemy zapominać o momentach historycznych, w których kult nieba, który jest częścią nieodzowną naszej historii, historii też ludzkości, stał się mocniejszy i nie możemy też zapominać tych momentów, kiedy został ten kult osłabiony poprzez zewnętrzną, zagraniczną politykę, presję tej polityki ze strony państw obcych na Mongolię. Wielkie przemiany, jakie miały miejsce w Mongolii od lat 90. pozwoliły na prawdziwą wolność i na szacunek dla tej naszej tradycyjnej narodowej religii. Naszym celem jest, aby uczciwość była ponad wszystkim, aby szlachetni aby obywatele byli równi i aby szanowali i czcili ich przodków, którzy stworzyli historię pełną bohaterów. Aby też młodzi znali swoją historię.
Mr. Barhabek Haris, chairman of the Muslim Association in Mongolia. A teraz głos przedstawicieli religii islamskiej. Drogi Ojcze Święty Franciszku, witaj w naszym kraju, który ma głęboką historię, wielką przyszłość. Przybyłem, aby Cię pozdrowić w imieniu wspólnoty muzułmańskiej, która jest częścią narodu mongolskiego. I podczas kiedy się cieszymy bardzo z Twojej wizyty, wszyscy liderzy religijni wyrażają ich swoje pragnienie, aby się spotykać. To jest coś wręcz rewolucyjnego. Również na stronicach historii, które od XV wieku możemy widzieć, możemy czytać o relacjach międzyreligijnych. Faktycznie nasz umiłowany prorok Mahomet wysyłał listy do przywódców państw, do przywódców każdej religii, przedstawiając się i zapraszając ich do spotkania. Współcześnie rozwój komunikacji i dialog międzyreligijny jest uważany za coś niezbędnego w relacjach politycznych międzynarodowych. Świat jest domem, jest jurtą. Aby utrzymać świat uporządkowany i pokojowy, musimy wspólnie żyć jako bracia i siostry w tym naszym wspólnym domu. Jest piękne przysłowie w języku mongolskim, które mówi: najpierw przygotuj siebie samego, potem zbuduj twój dom. Dom zbudowany raz będzie kierował twoim państwem. Czy ty sam, twój dom, twoje państwo. Chciałbym dodać tutaj jedno słowo. Kiedy zbudujesz twoje państwo, doceniaj porządek i moralność, aby zbudować pokój i harmonię na świecie. W świecie jest wiele podziałów i jesteśmy wezwani, aby stawić im czoła poprzez promowanie kultury pokoju i szacunku wobec różnorodności i poprzez realizowanie gestów pełnych pokoju, jak ten dzisiejsze spotkanie międzyreligijne, za które jesteśmy bardzo wdzięczni. Jednoczymy się jako wszystkie wspólnoty religijne obecne dzisiaj, abyśmy w naszym współczesnym społeczeństwie byli znakiem szacunku wobec wszystkich wartości świętych i wobec wszystkich religii. Pozwólcie mi, że włączę cytat z Koranu, który nas zaprasza, aby żyć w świecie jako bracia wewnątrz jednego domu. Allah Wszechmogący mówi w wersecie 108 w Koranie: nie złorzecz tym, którzy czczą innego Boga poza Allahem. Jeśli przekroczą, nawet jeśli przekraczają i złorzeczą Allahowi bez świadomości tego, w ten sposób okazujemy w sposób wielkoduszny, szanujemy wierzenia ludzi. Na końcu pokłonią się Allahowi. Allah wyjaśni im, co uczynili. Ten cytat sugeruje nam, że powinniśmy szanować wzajemne przekonania i nie wyśmiewać ich, nie złorzeczyć i ani nie prowokować jedni drugich. Drogi Ojcze Święty, wierzę, że Twoja wizyta wniesie wkład bardzo owocny w dialog międzyreligijny, w negocjacje między narodami. Dziękuję za Wasze wysłuchanie. Mr. Asantaj Tsangogun, chairman of the Borough Director of Mongolian Evangelical Alliance. Głos Kościoła Ewangelicznego, przewodniczący przymierza, mongolskiego przymierza ewangelicznego. Etyka chrześcijańska, ewangeliczna uważa autorytet Biblii za podstawowe źródło moralności.
kładzie mocny akcent na wagę relacji osobistej z Jezusem Chrystusem, na konieczność zbawienia poprzez wiarę. Podstawowe zasady etyki chrześcijańskiej ewangelicznej zawierają autorytet Biblii. Biblia jest uważana za Słowo Boże, natchnione i nieomylne, które jest podstawą wszystkich decyzji i zachowań moralnych. Druga zasada etyczna, wiara i zbawienie. Ewangelicy wierzą w konieczność wiary osobistej w Jezusa Chrystusa, aby być zbawionym, podkreślają wagę osobistego nawrócenia i duchowego odrodzenia. Kolejna zasada ważna dla Kościoła ewangelicznego, miłość i współczucie. Idąc za przykładem Jezusa, etyka ewangeliczna podkreśla miłość, współczucie, uprzejmość wobec innych, włączając w to potrzebujących pomocy. Dalej, świętość życia. Ewangelicy wierzą w wartość wewnętrzną i w świętość ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. Bo sprzeciwiając się takim praktykom jak aborcja czy eutanazja. Dalej, wartość małżeństwa i rodziny. Ewangelicy uważają tradycyjne pojęcie, rozumienie małżeństwa między mężczyzną i kobietą. Wspierają takie rozumienie małżeństwa, uważając małżeństwo za instytucję podstawową dla społeczeństwa. Dalej, czystość seksualna. Etyka ewangeliczna wspiera czystość seksualną, uważając powstrzymywanie się od współżycia przed małżeństwem i wierność wewnątrz już samego małżeństwa, wierność małżeńską. Dalej, sprawiedliwość społeczna. Nawet jeśli możemy spotkać różne różnice, wielu ewangelików szczególnie podkreślają ważność sprawiedliwości społecznej, starając się stawić czoła problemom takim jak ubóstwo, nierówność społeczna czy różne formy uciemiężenia. Dalej, odpowiedzialność osobista. Ewangelicy uważają, widzą w odpowiedzialności osobistej za własną działalność, czyny. Również widzą właśnie w tym źródło moralnego wzrostu i przemiany osobistej. Dalej, ewangelizacja i misja. Ewangelicy często są pełni entuzjazmu dla dzielenia się swoją wiarą i dla zaangażowania misyjnego, aby rozszerzać Ewangelię pośród innych. Ważne jest, aby podkreślić, że wewnątrz chrześcijaństwa ewangelicznego można spotkać różnice różnych perspektyw i interpretacji dotyczących różnych etycznych kwestii. Francis Papta Mongolt үргэлжлүүлэн тав тухтай айлнуу хэмэ Монголын Христ итгэгчдийн Евангелийн эвслийн зүгээс дахин танд урилга болон хүлээж байна. Бурхан Монголыг ивэх болтугай. Лидер Кошчоа Евангеличнего. Үнэн алдартны гиген гурвын сумын ширээт лам Антони Говис. Мистер Антони Говис, ректор Orthodox Church. Teraz Kościół Prawosławny. Wasza Świętobliwość, witam Cię serdecznie na ziemi mongolskiej. Jestem rektorem Kościoła Prawosławnego w Mongolii, jedynego kościoła w Mongolii pod wezwaniem Trójcy Świętej. Pierwsze informacje o pojawieniu się Kościoła Prawosławnego z Rosji na tych ziemiach sięgają XII-XIII wieku. Jednym z ważniejszych momentów spotkania Mongołów z prawosławiem jest związany z pierwszym świętym mongolskim Piotrem, świętym Piotrem z Ordy, kuzynem Chingishana i kuzynem również Khan Berke, jednej z postaci historii Mongolii. Był on dotknięty głęboko przez prawosławie i tajemnie uciekł do Rostowa, gdzie został ochrzczony. W międzyczasie
ten święty, właśnie święty Piotr, zbudował kościół i klasztor ku czci świętych apostołów Piotra i Pawła obok Czarnego Jeziora, w niedaleko rejonu Jarosławskiego w Rosji. Ogólnie, kiedy otworzono w Mongolii konsulat rosyjski w Urzyt, czyli w Ułan-Bator, w 1861 roku, rozpoczęła się budowa pierwszego kościoła prawosławnego w Mongolii. I 4 kwietnia 1984 roku została celebrowana pierwsza liturgia w kościele Najświętszej Trójcy. Przed rewolucją ostatnim rektorem parafii Najświętszej Trójcy był ojciec Fiodor Parniakow z Irkucka. Oprócz głoszenia kazań był bardzo aktywny w wymiarze tym społecznym i ludzkim. Otworzył bibliotekę publiczną, zajmował się uwięzionymi, więźniami i pomagał różnym osobom ubogim. Jego dzieła nie ograniczały się tylko do Urgi. Ojciec Fiodor również często się udawał w inne oddalone miejsca Mongolii, nieraz bardzo daleko, uczynił to jadąc na koniu. Kapłan opisał szeroko życie rosyjskich mieszkańców, osiedleńców, imigrantów tutaj wśród lokalnej społeczności. Dzisiaj w naszym świątyni, oprócz pracy misyjnej, kościół gości różne aktywności sportowe. I tutaj opisuje kapłan, jakie to są różne aktywności. Jest szkoła sztuki, gdzie też uczą się dzieci niespełnosprawne. Większość naszych parafian to są imigranci z różnych krajów, a również też są Mongołowie i przedstawiciele kościołów prawosławnych z innych krajów. Liczba parafian, którzy regularnie uszczęszczają do cerkwi, to jest około 200 osób. Parafia stopniowo się rozrasta i coraz więcej osób przyjmuje Ewangelię. Mr. Adiehu October, Secretary General Seventh-day Adventist Church. Kościół adwentystyczny, adwentyści dnia siódmego. Jak wiemy, jurta mongolska jest tradycyjnym domem Mongołów. Kiedy myślimy o jurcie, wyobrażamy sobie rodzaj domu, w którym mieszkają razem ojciec, matka i dzieci. A szczęśliwy dom lub rodzina jest podstawą życia człowieka. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego wierzy, że każdy dom powinien być małym rajem na ziemi. Aby uczynić nim nasze domy, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego kładzie nacisk na cztery aspekty ludzkiego życia: rozwój fizyczny, umysłowy, społeczny i duchowy. Kiedy te cztery elementy są dobrze zrównoważone, możemy mieć szczęśliwy dom i szczęśliwe życie. Aspekt fizyczny życia dotyczy naszego zdrowia ciała i obejmuje zdrową żywność, ćwiczenia, odpoczynek, słońce, zdrowy styl życia, który należy praktykować najpierw w naszych domach. Rozwój umysłowy wymaga zatem prawdziwej wiedzy o samym życiu. Właściwe wykształcenie może sprawić, że życie człowieka będzie dostatnie i pracowite. Każda matka jest pierwszą nauczycielką swoich dzieci, a wychowanie otrzymane w domu służy jako naczelna zasada przyszłego życia. Rozwój społeczny opiera się na relacjach i komunikacji. Każdy człowiek powinien nabyć dobre umiejętności komunikacyjne, aby móc żyć w społeczeństwie. Jako Kościół chrześcijański naszą najważniejszą funkcją na świecie jest miłość i troska. Jako osoby ludzkie powinniśmy przyjmować się wzajemnie. Mongolska jurta to najlepsze miejsce na komunię. Jest mało prywatności i wszyscy przebywają w dużym, okrągłym pomieszczeniu, w którym panuje przytulna atmosfera. Jurta jest zawsze otwarta dla wszystkich, jest symbolem mongolskiej gościnności. Wreszcie bardzo ważny jest duchowy aspekt życia człowieka.
nadaje sens i cel życiu. Każdy żywiciel rodziny powinien być duchowym przywódcą rodziny. Od najdawniejszych czasów Mongołowie szanowali starszych i z szacunkiem podziwiali ich nauki, etykę i mądrość. Mongolska jurta to idealne miejsce do życia po to, aby stworzyć mały raj na ziemi złożony z naszych bliskich, natury i Boga. Хүний амьдралын сүнслэг байдал нь маш чухал хүчин зүйл бөгөөд бидний амьдралд утга учир зорилгыг өгдөө. Айл өрхийн тэргүүн болгон гэрийнхээ сүнслэг үдирдэгч байх учиртай. Монголчууд эрт дээр үеэсээ ахмад хүмүүсийг хүндэлж тэдний сургаал, ёс зүй, мэрэгэн ухааныг дээдлж ирсэн. Монгол гэрт амьдрах нь хүн байгаль болоод бурхантай ойрхон байдаг тул Дэлхий дээрх бяцхан диваачин мэт амьдралыг бий болгоход үнэхээр таатай орчин юм аа. Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийн ажлын албаны захирал Төвшин Жаргал, Мисс Төвшин Жаргал, Director of Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Гэгэн ширээд улсын төрийн тэргүүн I teraz lider Kościoła Jezusa Chrystusa Dni Ostatnich, czyli Kościół Mormoński, Ojcze Święty Franciszku, czcigodni przywódcy religijni, panie, panowie, jestem przed wami jako przedstawicielka Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich. Jestem zaszczycona, że mogę mówić o naszej wierze, o wartościach, które mamy w sercu. W centrum naszego systemu wierzeń jest Jezus Chrystus, On sam. On jest drogą, prawdą i życiem. I Jego nauczanie są światłem, które kieruje i oświeca naszą drogę. Jurta dla naszej tradycji religijnej przedstawia schronienie i jedność. Jezus Chrystus jest siłą jednoczącą, która nas umacnia i jednoczy. Nauczył nas kochać się nawzajem, szukać zrozumienia i współczucia, walczyć na rzecz harmonii w naszej różnorodności. Jego nauczania są naszym natchnieniem, aby chronić i strzec nasze rodziny, aby gwarantować dobrobyt dzieciom i aby umacniać małżeństwa. Zgodnie z nauczaniem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich, jesteśmy braćmi i siostrami, wszyscy dziećmi tego samego Ojca Odwiecznego. Zapraszamy wszystkich do pójścia za przykładem Jezusa Chrystusa, do studiowania Jego słów i do kształtowania naszego życia zgodnie z Jego nauczaniem i przykładem. On jest naszym przykładem, dla nas przykładem miłości, przebaczenia i altruizmu. Pokazał nam, jak troszczyć się o ubogich, o osoby z marginesu, o uciśnionych, właśnie jak troszczyć się o ten swój dom, swoją jurtę, aby strzec potrzebujących, oddając swoje życie, staramy się budować społeczeństwo, które odzwierciedla Jego nauczania, włączania w sprawiedliwości, wolności i współczucia. Санхүү эдийн засгийн их сургуулийн зөвлөх доктор профессор Рамна Тейкер. Доктор Рамна Тейкер, профессор консультант, PhD University of Finance and Economics of Mongolia. His Holiness, distinguished invitees and friends, good morning. I am thankful to the organizers for inviting me to this auspicious occasion. I feel it is a great honor for me to be associated with such an august gathering. The very presence of His Holiness in this gathering makes the atmosphere as very spiritual and divine. According to Hinduism,
A spiritual leader is supposed to be one who has known lider, the absolute reality lider, nie, and has developed hinduistycznej z Mongolii. Also, according to our jestem bardzo wdzięczny organizatorom za zaproszenie na to ważne, wielkie wydarzenie. To jest wielki zaszczyt dla mnie uczestniczyć w tym wydarzeniu. Obecność Waszej Świątobliwości czyni atmosferę tego spotkania bardzo duchową i bardzo taką przebóstwioną. Według hinduizmu lider duchowy, liderem religijnym powinien być, może być ten, który poznał rzeczywistość absolutną i który rozwinął w sobie więź, Bożą, boską więź z Bogiem. Ponadto według naszych pism widzieć i spotkać osobę podobną do kogoś świętego lub osobę taką jak Wasza Świętobliwość obmywa wszystkie grzechy z własnego życia. Jestem pewny, że Wasza Świętobliwość zainspiruje wiele, wiele osób. I teraz przedstawiciel religii hebrajskiej. Wasza Świętobliwość, Ojcze Święty Franciszku, to radość mieć Ciebie tutaj pośród nas w Mongolii, ponieważ jest to wizyta historyczna. Brakują tylko 2 tygodnie do nowego roku hebrajskiego Rosh Hashanah, które obchodzimy według kalendarza księżycowego 15 września. Imię Rosh Hashanah tłumaczy się na hebrajski jako początek roku, nowy rok, i wskazuje początek roku świeckiego, hebrajskiego. W tradycji hebrajskiej Rosh Hashanah nie jest zachowywany jako obchodzony jako nowy początek, jako nowy rok dla ludu hebrajskiego. Ma również znaczenie szersze jako dzień sądu i odnowienia dla całego świata. Według hebrajskich wierzeń Rosh Hashanah w tym dniu Bóg sprawdza i sądzi nasze działania i działania całej ludzkości, nie tylko ludu narodu hebrajskiego, za miniony rok. Rosh Hashanah jest często postrzegany jako moment refleksji, jako powołanie do odpowiedzialności dzielonej, aby uczynić świat lepszym miejscem. Tradycja hebrajska podkreśla koncepcję Tikkun Olam, co oznacza naprawianie świata. Ta zasada zachęca poszczególne osoby, niezależnie od ich przynależności religijnej, do angażowania się w działalność taką jak miłość wzajemna, sprawiedliwość społeczna, starając się nieść uzdrowienie i pozytywne zmiany w świecie. W tym sensie Rosh Hashanah służy jako przypominanie, że nowy rok jest okazją wzrostu i zaangażowania, dawania pozytywnego wkładu na rzecz dobrobytu całej społeczności globalnej, światowej. Zaprasza poszczególne osoby z każdego pochodzenia do rozważania własnych czynności, działań i do szukania przebaczenia, do wysiłku na rzecz popierania osobistego i wspólnotowego tego dobrobytu, dobra wspólnego w roku, który się rozpoczyna. Ojcze Święty, niech Bóg Wszechmogący Cię błogosławi, niech Ciebie strzeże, niech Ci udziela siły, mądrości miłości w świętych obowiązkach kierowania Kościołem katolickim, abyś był źródłem inspiracji i pokoju, rozszerzając współczucie, dialog wśród wszystkich osób różnych wyznań. Niech Twoje zaangażowanie w rozszerzaniu miłości, współczucia i sprawiedliwości wniesie w świecie, czy uczyni świat bardziej harmonijnym i zjednoczonym.
Niech Twoja praca promuje ducha jedności i szacunku między wszystkimi narodami, religiami i kulturami. Niech Wszechmocny prowadzi Cię w różnych trudnościach i błogosławi Cię dobrym zdrowiem i długim życiem. Amen. Chcę na koniec podziękować rządowi Mongolii za gościnność i szacunek dla różnych religii obecnych w kraju i za możliwość właśnie wolności wyznawania swoich wierzeń. I jeszcze lider religii szintoistycznej. Organizacja Oomoto jest organizacją religijną, szintoistyczną, tradycyjną, japońską, założoną w 1892 roku. Założyciel Oomoto nazywał się Deguchi Onisaburo, założył Stowarzyszenie Religii Światowych w Pekinie w 1925 roku, twierdząc, że wszystkie religie wyrastają z tego samego źródła. Założył ponadto Stowarzyszenie Uniwersalne Miłości i Braterstwa w prowincji Ajabe w Japonii, aby przekraczać nie tylko granice religijne, ale również rasowe, etniczne, aby stworzyć jedność, harmonię w całej ludzkości. Jesteśmy aktywnymi członkami dialogu międzyreligijnego. W Mongolii organizujemy pielgrzymki światowe na rzecz pokoju, pielgrzymki dobroczynne na rzecz przyszłości i podejmujemy działalność humanitarną we współpracy z klasztorem Zgandan Shenlen. I wizyta Ojca Świętego w Mongolii jest dla mnie wielkim zaszczytem. W imieniu Japonii uczestniczyliśmy w spotkaniu kobiet religijnych, które odbyło się w Rzymie. I teraz chcę zaśpiewać odmówić krótką modlitwę w języku japońskim, modlitwa w intencji pokoju na świecie. Niech Ci Bóg błogosławi. Монголын баха чуудын үндэсний оюун санааны чуулганы гадаад харилцааны төлөөлөл Батхүү Мөнбиш. Мөнбиш Батхүү Officer External Relation for the National Spiritual Assembly of the Bahas Mongolia. Эрхэм үндэд ноёд татагтай та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ромын Пап Францис Монголд айлчилж байгаа энэ түүхэн үйл явдалд Монголын баха нийгэмд хөтөлбөлөн амт нүхтэн амт оролцож байгаадаа баяртай байна. Бахашлыг үнслэгч бахавлаа инхүү альцсан байдаг. Шашны зорилго бол хүн төрөлхтний ийм нэгдлийг тогтоох. Тэнгэрлэг соёл иргэншлийг бүтээн байгуулахад туслах явдал юм гэж. Бахаш үлхэн дэлхийн зорилгын залуу шашин бөгөөд эрхэм зорилго нь бурхны нэг нэгдмэн шүтлэг сургаалаар бүхий л хүн төрөлхтөн ард түмнүүдийн ийм нэгдлийг хангах туршлага. Дэлхийн ертөнцийн бол нэг л ус орон бөгөөд хүн төрөлхтөн түүний иргэн юм хэмээн тэрээр зааж сургасан байдаг. Тэрээр хүн төрөлхтний ийм нэгдлийг хангах сургаал учмил, хууль зарчмууд, дэлхийн соёл иргэншил зориулсан институт зэргийг тодорхой заасан байдаг ба тус сургаалын шийдэлд бол тексту поданного, а więc nie jestem w stanie teraz państwu przybliżyć treści tego wystąpienia. Trwa spotkanie międzyreligijne Ojca Świętego Franciszka z przywódcami tradycyjnych religii obecnych i współżyjących razem właśnie w Mongolii. Нэг л бурхны дор ошиж байгаа гэдэгт эргэлзэх зүйлгүй хэмээн бахаулаа сургаалтаа альцсан. Бахачууд эрэг сургаал зарчмуудаа амьдралд хэрэгжүүлэхийн тулд мөрөглийн цуглаан, оюун санааны боловсрол болох цогц хөтөлбөрийн гүрээнд хүүхдийн хичээл, өсвөр насныхан зориулсан үйл ажиллагаа, сургалтын дугуйлангуудыг бүх хүнд нээлттэй зохион байгуулж байна. Мөн жил бүр дэлхийн шашны өдөр, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын олон улсын их тайвны өдрийг шашны төлөөллөлд төр засаг, Нэгдсэн үндэсний байгууллага, шашин судлаачид олон нийтийн төлөөллөлүүдээс уран зохион байгуулж Дэлхийн шинэ иргэншил, соёл иргэншлийг бүтээн босгох үйл явцад хуур нэмрээ оруулсаар байна. Баян дэлхийн шударга усны ордноос дэлхийн бахаачуудад хэлэлцсэн цагтаалт. Бусдад өвчлөх хүндлөө өөрийгөө зориулсан зүтгэснээр
аливаа хүн амьдралын утга учир ба зорилгыг таньж нийгмийг дэвчин дээшлэхэд хувийн нэрээ оруулж чаддаг үлээ. Бахаа хүн бүр өөрийн нөөц чадхыг хөгжүүлж нийгмийн сайн сайхан байдалд хэрхэн хувийн нэрээ оруулахаа эргцүүлэн дунгааж өөр өөрийн чад хөгжлийг хийсээр байна. Дэлхийн ертөнцийн сайн сайхан байдалд ариун нандан буян төс үтэж цаашаалтай бахархмаар байдлаар бие авч явснаар хүрч чадна гэсэн Павлагийн сургаалаар өгөөд өгсөгё. Баярлалаа. Хүндэт зочдоо, Эгийн Шүрэт улсын төрийн тэргүүн Арын эцэг Pop Francis. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, His Holiness Pope Francis. I teraz usłyszymy przemówienie Ojca Świętego Franciszka. Trwa spotkanie międzyreligijne. Przypomnę, drodzy Państwo, w Ułan-Bator to już jest 43. podróż apostolska Ojca Świętego Franciszka. Dzień dobry Wam wszystkim, drodzy bracia i siostry. Pozwólcie, że zwrócę się do Was w ten sposób, jako brat w wierze dla wierzących w Chrystusa i jako brat Was wszystkich w imię wspólnych poszukiwań religijnych i przynależności do tej samej rodziny ludzkiej. Ludzkość w jej religijnej tęsknocie może być porównana do wspólnoty wędrowców przemierzających ziemię ze wzrokiem zwróconym ku niebu. Znamienne w tym względzie jest to, co o Mongolii powiedział pewien człowiek wierzący, który przybył z daleka, pisząc, że podróżował tam nie widząc nic poza niebem i ziemią. Niebo tak przejrzyste i błękitne składa tutaj pocałunek ziemi rozległej i imponującej, przywołując dwa podstawowe wymiary ludzkiego życia. Ziemski, który tworzą relacje z innymi, i niebiański, stanowiący poszukiwanie innego, który nas przekracza. Krótko mówiąc, Mongolia przypomina nam wszystkim o potrzebie jako pielgrzymów i wędrowców wzniesienia spojrzenia w górę, żeby odnaleźć kurs naszej drogi na ziemi. Dlatego cieszę się, że mogę tu być z Wami na tym ważnym spotkaniu. Serdecznie dziękuję każdemu z Was, każdej z Was, za obecność i za każde wystąpienie, które wzbogaciło naszą wspólną refleksję. Już sam fakt, że jesteśmy razem w tym samym miejscu, jest już przesłaniem. Tradycje religijne w swojej oryginalności i różnorodności stanowią ogromny potencjał dobra w służbie społeczeństwu. Gdyby ci, którzy rządzą narodami, wybrali drogę spotkania i dialogu z innymi, wnieśliby decydujący wkład w zakończenie konfliktów, które nadal przynoszą cierpienie tak wielu narodom. Okazję do tego spotkania w celu wzajemnego poznania i ubogacenia stwarza nam umiłowany naród mongolski. Może się on poszczycić historią współistnienia przedstawicieli różnych tradycji religijnych. Warto przypomnieć pozytywne doświadczenie starożytnej stolicy cesarskiej Karakorum, w której znajdowały się miejsca kultu należące do różnych wyznań, świadczące o godnej pochwały harmonii. Harmonia, chciałbym podkreślić to słowo z posmakiem typowo azjatyckim. Jest to szczególna relacja, która powstaje między różnymi rzeczywistościami bez nakładania się i ujednolicania, ale z poszanowaniem różnic i z korzyścią dla życia wspólnego. Stawiam sobie pytanie, kto bardziej niż ludzie wierzący jest powołany do pracy na rzecz harmonii wszystkich?
Bracia, siostry, niezależnie od tego, jak dobrze udaje się nam harmonizować z innymi pielgrzymami na tej ziemi i jak dobrze udaje nam się szerzyć harmonię tam, gdzie żyjemy, mierzy się społeczna wartość naszej religijności. Każde ludzkie życie, a tym bardziej każdą religię, musi się bowiem mierzyć na podstawie altruizmu, nie abstrakcyjnego altruizmu, ale konkretnego altruizmu, który przekłada się na poszukiwanie drugiego i szczodrą współpracę z drugim, ponieważ mądry człowiek raduje się z dawania i jedynie z tego powodu staje się szczęśliwy. Modlitwa zainspirowana przez Franciszka z Asyżu brzmi: abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje rozłam. Altruizm buduje harmonię, a tam, gdzie jest harmonia, jest zrozumienie, dobrobyt, piękno. Co więcej, harmonia jest być może najbardziej odpowiednim synonimem piękna. Natomiast zamknięcie, jednostronne narzucanie, fundamentalizm i przymus ideologiczny rujnują braterstwo, podsycają napięcia i podważają pokój. Piękno życia jest owocem harmonii, jest wspólnotowe, wzrasta wraz z życzliwością, słuchaniem i pokorą. I to czyste serce je wychwytuje, ponieważ prawdziwe piękno tkwi w czystości serca. Religie są powołane do zaoferowania światu tej harmonii, której nie może dać postęp, sam postęp techniczny, ponieważ zmierzając do ziemskiego, horyzontalnego wymiaru człowieka, grozi mu zapomnienie o niebie, dla którego zostaliśmy stworzeni. Bracia i siostry, jesteśmy tu dziś razem jako pokorni spadkobiercy starożytnych szkół mądrości. Spotykając się, zobowiązujemy się do dzielenia się dobrem, jakie otrzymaliśmy, aby ubogacić ludzkość, która w swojej wędrówce jest często zdezorientowana krótkowzroczną pogonią za zyskiem i dobrobytem. Często nie potrafi ona znaleźć wątku, zwracając się jedynie ku korzyściom doczesnym, w końcu rujnuje samą siebie, samą ziemię, myląc postęp z regresem. Jak pokazuje wiele niesprawiedliwości, liczne konflikty, wiele dewastacji środowiska, liczne prześladowania, tak wiele marnowania ludzkiego życia. Azja ma w tej dziedzinie wiele do zaoferowania, a Mongolia, która leży w sercu tego kontynentu, strzeże wielkiego dziedzictwa mądrości, które pomogły stworzyć rozpowszechnione tu religie, a do odkrycia i docenienia których chciałbym wszystkich zaprosić. Ograniczę się do wymienienia, nie wchodząc w szczegóły, 10 aspektów tego dziedzictwa mądrościowego. 10 aspektów. Dobra relacja z tradycją, pomimo pokus konsumpcjonizmu. Szacunek dla starszych i przodków. Jak bardzo potrzebujemy dziś przymierza pokoleniowego między nimi a najmłodszymi. Dialog między dziadkami a wnukami. A potem troska o środowisko, nasz wspólny dom. Kolejna potrzeba niezwykle aktualna. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. I dalej wartość milczenia i życia wewnętrznego, duchowego lekarstwa na tak wiele bolączek dzisiejszego świata. Następnie zdrowe poczucie oszczędności, wartość gościnności, zdolność opierania się przywiązaniu do rzeczy, solidarność, która wynika z kultury więzi międzyludzkich, uznanie dla prostoty i wreszcie pewien pragmatyzm
pragmatyzm egzystencjalny, zmierzający do wytrwałego poszukiwania dobra jednostki i społeczności. Te 10 to są niektóre elementy dziedzictwa mądrości, które ten kraj może zaofiarować światu. Mówiąc o waszych domowych zwyczajach, mówiłem już o tym, jak przygotowując się do tej podróży, byłem zafascynowany tradycyjnymi domami, poprzez które lud mongolski ujawnia mądrość osadzoną w tysiącleciach historii. Jurta stanowi bowiem ludzką przestrzeń. W niej toczy się życie rodziny. Jest miejscem przyjaznego współistnienia, spotkań i dialogu, gdzie nawet gdy jest wielu, wiadomo, jak zrobić miejsce dla kogoś innego. Jest to również konkretny punkt odniesienia, łatwy do zidentyfikowania na rozległych obszarach terytorium Mongolii. Jest to powód do nadziei dla tych, którzy zgubili drogę. Jeśli jest jurta, to jest życie. Jest zawsze otwarta, gotowa na przyjęcie przyjaciela, ale także podróżnika, a nawet nieznajomego, aby zaoferować mu parującą herbatę, która pozwala odzyskać siły w chłodzie zimy lub świeże zsiadłe mleko, które daje orzeźwienie w upalne letnie dni. Jest to również doświadczenie katolickich misjonarzy z innych krajów, którzy są tu przyjmowani jako pielgrzymi i goście i wkraczają w ten świat kulturowy, by dawać pokorne świadectwo Ewangelii Jezusa Chrystusa. Ale oprócz przestrzeni ludzkiej, jurta przywołuje zasadniczą otwartość na boskość. Duchowy wymiar tego mieszkania jest reprezentowany przez jego otwarcie ku górze, z jednym punktem, z którego wpada światło, w postaci świetlika z góry, światła. W ten sposób wnętrze staje się wielkim zegarem słonecznym, w którym światło i dzień gonią się nawzajem, wyznaczając godziny dnia i nocy. Jest w tym piękna lekcja. Poczucie upływającego czasu pochodzi z góry, a nie ze zwykłego upływu działalności doczesnej. W pewnych okresach roku promień przenikający z góry oświetla domowy ołtarz, przypominając o prymacie życia duchowego. Ludzkie współistnienie, które ma miejsce w okrągłej przestrzeni, jest w ten sposób stale odsyłane do jej powołania wertykalnego, do powołania transcendentnego, duchowego. Ludzkość pojednana i dostatnia, którą jako przedstawiciele różnych religii pomagamy krzewić, jest symbolicznie reprezentowana przez tę harmonijną wspólnotę otwartą na transcendencję, w której zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i pokoju znajduje inspirację i fundament w relacji z boskością. Tutaj, drodzy bracia i siostry, wielka jest nasza odpowiedzialność, zwłaszcza w tej godzinie dziejów, ponieważ nasza postawa powinna potwierdzać w rzeczywistości wyznawane przez nas nauki. Nie można im zaprzeczać, stając się przyczyną zgorszenia. Nie można zatem mylić wiary z przemocą, sakralności z narzucaniem życia religijnego z sekciarstwem. Niech pamięć o cierpieniach znoszonych w przeszłości, myślę zwłaszcza o wspólnotach buddyjskich, daje siłę do przekształcania mrocznych ran w źródła światła.
głupoty w przemocy, w mądrość życia, zła, które rujnuje, w dobro, które buduje. Oby tak było z nami, entuzjastycznymi uczniami naszych poszczególnych duchowych mistrzów i rzetelnymi sługami ich nauk, gotowymi ofiarować ich piękno tym, którym towarzyszymy jako życzliwi towarzysze drogi. Tak, ponieważ w społeczeństwach pluralistycznych, które wierzą w wartości demokratyczne, takie jak Mongolia, każda instytucja religijna należycie uznana przez władze cywilne, ma obowiązek, a przede wszystkim ma prawo do oferowania tego, czym jest i tego, w co wierzy, z szacunkiem dla sumienia innych, mając na celu większe dobro wszystkich. W związku z tym chciałbym potwierdzić, że Kościół katolicki chce iść tą drogą, mocno wierząc w dialog ekumeniczny, w dialog międzyreligijny i w dialog kulturowy. Jego wiara opiera się na odwiecznym dialogu między Bogiem a ludzkością, wcielonym w osobę Jezusa Chrystusa, z pokorą i z duchem, w duchu służby, który ożywiał życie nauczyciela, który przyszedł na świat nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć. Kościół oferuje otrzymany skarb każdej osobie i każdej kulturze, pozostając w postawie otwartości i wsłuchując się w to, co mają do zaoferowania inne tradycje religijne. Dialog nie jest bowiem sprzeczny z przepowiadaniem. Nie niweluje różnic, lecz pomaga je zrozumieć. Zachowuje je w ich oryginalności i umożliwia ich konfrontację w celu szczerego i wzajemnego ubogacenia. W ten sposób można znaleźć w ludzkości pobłogosławionej przez niebo klucz do pielgrzymowania po ziemi. Bracia i siostry, mamy wspólne pochodzenie, które przyznaje nam wszystkim tę samą godność i wspólną drogę, którą możemy przybyć tylko razem, mieszkając pod tym samym niebem, które nas oświetla i ogarnia. Bracia i siostry, nasze dzisiejsze spotkanie tutaj jest znakiem nadziei, że jest możliwe mieć nadzieję. W świecie rozdartym przez walki i niezgodę, to może się wydawać utopią, a jednak najważniejsze przedsięwzięcia, największe, zaczynają się w wymiarach ukrytych, prawie niezauważalnych. Wielkie drzewo rodzi się z małego nasionka ukrytego w ziemi, a jeśli pod wiatr nie popłynie słodki zapach kwiatów, to aromat tego, który żyje uczciwie, szerzy się we wszystkich kierunkach. Sprawmy, aby ta pewność rozkwitła, aby nasze wspólne wysiłki na rzecz dialogu i budowania lepszego świata nie poszły na marne. Pielęgnujmy nadzieję. Jak powiedział kiedyś pewien filozof, każdy stał się wielki w zależności od tego, czego oczekiwał. Jeden stał się wielki, gdy oczekiwał rzeczy możliwych, inny, gdyż oczekiwał rzeczy wiecznych. Ale ten, co oczekiwał rzeczy niemożliwych, stał się większy od innych. Niech modlitwy, które wznosimy do nieba i braterstwo, którym żyjemy na ziemi, karmią nadzieję. Niech będą prostym i wiarygodnym świadectwem naszej religijności, wspólnego kroczenia ze wzrokiem skierowanym ku górze, harmonijnego zamieszkiwania świata. Nie zapominajmy tego słowa harmonia, w harmonii, jako pielgrzymi powołani do szerzenia atmosfery domu. I to dla wszystkich. Dziękuję. Słuchaliśmy słów Ojca Świętego podczas spotkania międzyreligijnego w Ulan Bator. Spotkania
z przedstawicielami tradycyjnych religii obecnych w Mongolii. Spotkanie dobiega już końca. W programie jest jeszcze przewidziane wspólne zdjęcie, wspólna fotografia. Teraz właśnie tutaj speaker zaprasza do właśnie do tego, do wspólnej fotografii. Drodzy Państwo, a my już kończymy naszą relację i zapraszamy telewidzów telewizji Trwam na godzinę 10 na transmisję mszy świętej z Ulan Bator z Mongolii. W telewizji Trwam o 10. A więc mówimy sobie, drodzy Państwo, do usłyszenia i do zobaczenia już niebawem. Ja już Państwu dziękuję za to poranne spotkanie. Kłania się Państwu ojciec Witold Hetnar. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.